Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcemy pochylić się nad Bożym Słowem, które zawsze jest aktualne i ponadczasowe, które przynosi nam światło i odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości, które dotyczą naszej egzystencji. Sięgamy do tekstów biblijnych 23 niedzieli zwykłej. Pierwsza perykopa jest z księgi proroka Ezechiela. Prorok Ezechiel działał na wygnaniu, już po uprowadzeniu Izraelitów do niewoli babilońskiej, na obczyźnie. Tam został powołany przez Boga i tam miał wyznaczone zadanie, misję wobec tego nieposłusznego narodu żydowskiego. Czas niewoli babilońskiej to jest czas między 586 a 538 przed Chrystusem. I pierwsza księga, i pierwsze czytanie to z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, to występnego, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swojej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi, i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Prorok Ezechiel jest wybrany przez Boga i posłany do narodu żydowskiego tam na wygnaniu. Tam ma być dla niego przewodnikiem, nauczycielem, tym, który pokazuje, co jest dobre, a co złe, co należy czynić, a co należy odrzucić. Tak słyszymy też w naszym głosie sumienia: czyń dobro, a unikaj zła. Ten głos sumienia, prawidłowo rozwijany we wnętrzu człowieka, on jest dobrą busolą, takim dobrym kompasem na nasze życie. I to sumienie powinno być formowane w duchu Ewangelii, Bożych przykazań, prawa natury. To są fundamenty, które pomagają człowiekowi właśnie tę wrażliwość sumienia prowadzić do najwyższych szczytów. Wtedy w człowieku się rozwija empatia, atencja, szacunek dla każdego i dla wszystkich, dla godności człowieka, dla jego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Patrzmy, nowy świat, pełny postępu, pełny braterstwa, gdzie panuje miłość jako najwyższe prawo. I prorok słyszy, że jeśli Bóg daje mu nakaz upomnienia kogoś, bo widzi, że ewidentnie postępuje źle, to ma go upomnieć. A jeśli by nie chciał, bo by się nie chciał narazić, nie chciałby po prostu jak gdyby zerwać tej takiej płytkiej przyjaźni, to on poniesie konsekwencje za zgubę tego grzesznika. Do tej myśli nawiązuje też Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Człowiek wyłączony. Tak, bo sam się wykluczył ze wspólnoty Kościoła, zbawienia. Czyli tutaj Pan Jezus bardzo mocno mówi, że jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich.
za ich życie i ich świętość i ich zbawienie. I że powinna nas interesować sprawa drugiego człowieka, nie w znaczeniu, by go sterować nim, by go zniewalać, ale gdy widzimy, że ktoś jawnie narusza Boży porządek, prawo natury, trzeba go upomnieć po bratersku. I to użyć argumentów rozumu. Nie argumentów siły, ale argumentów rozumu. Czyli pomóc mu zrozumieć, wyjaśnić, uzasadnić, żeby mu to dało wewnętrzne światło i mądrość, która mu pomoże poznać prawdę. A wtedy w nim się dokona rzeczywiście taka potrzeba pracy nad sobą, nad własnym wnętrzem, charakterem, osobowością. Patrzmy, taki człowiek świadomie wtedy podejmuje pracę nad sobą. I to jest właśnie ta ewangeliczna postawa. Nie siła, nie przemoc, ale właśnie argument rozumu. Najgłębszy argument faktów, przybliżenia prawdy, wyjaśnienia, po bratersku, upomnienia, uzasadnienia dla dobra tego człowieka. Ale jeszcze bardziej musi być świadectwo naszego życia. To nie może być rozdwojenie w naszym życiu, bo wtedy upomnienie nie ma znaczenia, nie ma sensu. Świadectwo życia, dobry przykład życia jest również bardzo błogosławionym argumentem pomagającym drugim zrozumieć swoją potrzebę nawrócenia. Mówi Pan Jezus dalej tak. Zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Jedność, wspólnota, oparta na wartościach chrześcijańskich, ewangelicznych, na Bożym prawie, na uznaniu prawa natury. No to jest fundament. I dopiero wtedy, gdy człowiek w tej harmonii z Bożym porządkiem, wspólnie z innymi, prosi, błaga w modlitwie, Bóg pochyla się i spełnia tę prośbę, czyli daje łaskę. Czy niejednokrotnie dzieją się cuda, bo modlitwa wypływała z uporządkowanego serca, wnętrza, z prawdziwej prostoty i głębokiej wiary i pokory. To też i święty Paweł mówi w liście do Rzymian: bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Czyli najwyższym prawem obowiązującym jest miłość Boga i miłość człowieka. Lepszego prawa nie było i nie będzie. Wszystkie inne prawa winny z niego wypływać. Wszystkie ludzkie prawa powinny uwzględniać prawo Boże, prawo natury, czyli miłość. Kto bowiem miłuje drugiego, czytam dalej, wypełnił prawo, albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Najlepszy komentarz. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo tu jest właśnie to prawo miłości objawiające się w mocy Chrystusa w Eucharystii. Szczęść Boże.